Kraków zajmował drugie miejsce. W drugiej kapitalny skok na odległość 136,5 metra. Zimona Mann prowadził po pierwszej rundzie. W drugiej próbie skok na odległość 134,5 metra, 2 metry bliżej od Leutzla. Decydowały punkty za styl, a Leutzl odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Pierwsze zwycięstwo w Garmisch to był najprzyjemniejszy moment. To było moje pierwsze zwycięstwo w karierze, która trwała już 12 lat. Startowałem w zawodach Pucharu Świata ponad 200 razy. No i potem coś się we mnie przełamało. Efekt był taki, że kroczyłem od zwycięstwa do zwycięstwa. Po tym turnieju założył plastron lidera klasyfikacji generalnej całego cyklu. I zawodnicy pojechali do Austrii, gdzie wszyscy kibice już czekali na nowego bohatera, na Wolfganga Leutzla. Druga kolejka skoków. Gregor Schlierenzauer, 127,5 metra. Próba Wolfganga Leutzla okazała się jeszcze lepsza. Młodszego z Austriaków, a to lider. ...128,5 metra, metr dalej od Schlierenzauera. W całym konkursie oznaczało to przewagę 0,7 punktu nad Schlierenzauerem i drugie z rzędu zwycięstwo dla Leutzla w turnieju czterech skoczni. Cóż, nigdy się nie spodziewałem, że skakanie na nartach może być tak łatwe, jak łatwe może być zwyciężanie. To jest sztuka, być w stanie czuć się tak dobrze w odpowiednim momencie. No i utrzymać to uczucie tak długo, jak tylko jest możliwe. W moim przypadku szczęśliwie trwało to przez cały turniej. To jest marzenie każdego skoczka. Czuć to podczas decydujących prób. Wtedy właśnie był taki moment. Bischofshofen, nie było już mowy o zaskoczeniu rywali. Leutzl przyjechał tam jako lider turnieju czterech skoczni, jako zawodnik, od którego oczekiwano naprawdę fantastycznych występów. Gregor Schlierenzauer po pierwszej kolejce skoków zajmował drugie miejsce. Skoczył 136 metrów, ale to nie wystarczyło, aby wywrzeć jakąś znaczącą presję na liderze. Simona Mann, 140,5 metra w drugiej serii. Naprawdę świetny skok, ale niewystarczający. No i czas na Wolfganga Leutzla. W pierwszej kolejce kapitalny skok. Pięciu sędziów dało mu notę po 20 punktów. Po raz piąty w historii tego sportu skok został oceniany jako idealny. Początek tej fali to był konkurs w Garmisch, a szczyt nastąpił w Bischofshofen, kiedy zwyciężyłem w turnieju czterech skoczni. No a taką wisienką na torcie były te noty 5 razy po 20 punktów. To było prawie zbyt wiele. Powracamy do najnowszej historii turnieju czterech skoczni. Sezon 2009-2010. Nie rozpoczęło się to wszystko idealnie. Lał deszcz, wiał wiatr, kiepskie warunki w Oberstdorfie. Najlepiej poradził sobie w nich Andras Kofler. Srebrny medalista olimpijski z Turynu okazał się w tych
niesprzyjających warunkach najlepszy, zwyciężając z przewagą 12 punktów nad Jana Ahonenem. To wygląda tak, przystępujesz zrelaksowany do zawodów i nagle bach, zdajesz sobie sprawę, że masz szansę zwyciężyć naprawdę dużą rzecz. I to się robi niebezpieczne, bo zaczynasz myśleć w ten sposób, że trzeba bronić swojej przewagi, a to jest zły punkt wyjścia, trzeba zawsze atakować. Tym, który atakował, był Simon Amann w Garmisch. Skokiem na odległości 143,5 metra ustanowił nowy rekord skoczni. Co ciekawe, Szwajcar, wielokrotny mistrz olimpijski, zwycięzca ogromnej liczby turniejów, zdobywca kryształowej kuli, nigdy jeszcze nie triumfował w turnieju czterech skoczni. Po pierwszej kolejce prowadził Gregor Schlierenzauer, 137,5 metra. Koffler skoczył 137, zajmował wówczas czwarte miejsce, ale w klasyfikacji generalnej prowadził o 20 punktów. No, nie można tego zignorować, trzeba powiedzieć. Prasa, koledzy z drużyny, koledzy na skoczni, przyjaciele, wszyscy sprawiali, że trzeba było stanąć tym twarzą w twarz. Najważniejsze jednak było to znaleźć sobie po prostu ciche miejsce, żeby odpocząć i można było zostawić to wszystko za sobą. Dla tego powodu bardzo ważne jest mieć dobrego kolegę w pokoju, w którym się śpi na zawodach, żeby można było się po prostu wyłączyć. W tym przypadku tak właśnie było. Gregor i ja walczyliśmy ze sobą na skoczni.